W kwadracie ABCD punkty A oraz C są końcami przekątnej. Wyznacz równanie prostej zawierającej przekątną BD tego kwadratu. Zaczynamy sobie od rysunku poglądowego. Mamy kwadrat. Mamy przekątną AC. Czyli możemy sobie tutaj na podstawie punktu A i punktu C policzyć równanie tej przekątnej, która będzie prostopadła do przekątnej BD, bo w kwadracie przekątne przecinają się pod kątem 90 stopni. Tutaj mamy środek S. Będzie nam to potrzebne, aby wyliczyć wyraz wolny B. To po kolei. Najpierw wyliczamy sobie S-kę z punktu A i C. Do geometrii analitycznej, strona czwarta. I tutaj mamy współrzędne środka odcinka AB. No to nasza SK. To jest nasze X1, Y1, X2, Y2. Minus 8. Oczywiście tutaj jest dodać 0 na 2, przecinek, minus 2, dodać 4 na 2. No to my tutaj mamy minus 4 i będzie dodatnie 1. Jest SK. OK. To teraz wprowadzamy punkt A i C i liczamy równanie tej prostej. Dla przypomnienia, na pewno gdzieś tutaj mamy, tu jest funkcja kwadratowa, tu są ciągi, tu trochę dalej pewnie. Tutaj. Dwie proste o równaniach kierunkowych. Czyli mamy Y albo F od X, to AX plus B. I my tu musimy wyliczyć i A, i B. No to na podstawie tego pierwszego punktu, w którym Y wynosi minus 2, a X minus 8. Drugi punkt, Y to 4. Wszystko razy 0 to 0, więc nie mamy A. Od razu mamy, że B to 4. To metodą podstawiania wrzucamy tutaj, że to te B wynosi 4. I wyliczymy sobie dzięki temu A. Przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej i odwracamy, czyli, bo to, na co dzielimy, zawsze wskakuje nam do mianownika. Minus z minusem daje plus w dzieleniu i tutaj jeszcze przez 2. OK, czyli to równanie ma postać. A to 3 czwarte x, a B to 4. To teraz potrzebujemy tutaj prostej prostopadłej. I proste są prostopadłe, gdy A1 razy A2 dają nam minus 1. Albo po prostu bierzemy A i robimy do niej liczbę przeciwną i odwrotną. Czyli byśmy teraz tutaj mieli Y, to 4 minus 4 trzecie X. Zresztą widzimy, że funkcja jest malejąca, dlatego musi to być minus.
I nie plus 4, tylko plus b. Bo my możemy tylko zamienić to a. To jak wyliczyć to b? Z punktu s. Bo wiemy, że przekątna bd przechodzi nam przez punkt s. No i znowu do tego podstawiamy ten punkt, w którym y wynosi 1, a x minus 4. Niestety nam się tutaj to nie skraca, minus z minusem to plus, czyli mamy 16 trzecich plus b. Przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku. Z tego możemy sobie to zamienić na przykład na 3 trzecie. I odwrócić. Czyli nasze b to jest minus 13 trzecich. I już ostatni krok, że ten nasz y bd to minus 4 trzecie x i wyraz b będzie to minus 13 trzecich. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.